Hej, cześć, witać serdecznie w kolejnym odcinku Stają to właśnie gry. No i tak, bierzemy sobie lodowy miecz i idziemy, zaczynamy kolejne nasze poziomy lochów. I w tym odcinku przejdziemy, mam nadzieję, że 50. Tak, tak będzie. A więc okej, poziom 46. I jestem gotowy, bierzemy sobie, nie mam życia, a szkole, bo się przydało. Zobiega upadkowi lewitujących bohaterów. Nie, chyba. Nie przed nami się znaczy. Wezmę sobie to i... będzie walka z bossem w sumie. To coś takiego mocniejszego. O, nice. Myślę, że może być. W takim razie okej, starożytne ruiny, poziom 46. I ciekawy jestem, jaki będzie boss na poziomie 50. Zobaczymy już niedługo, a jak na razie... Jak na razie idziemy szukać, przejść dalej. O, popatrzcie, nowy potwór jest. Jakaś wróżka. Mocniejsza. O kurczę, co to jest? To są te rybo coś tam pewnie, na pewno. Jestem tak przekonany, że to właśnie one. Przeklęty miecz! Jak? Czekajcie, on na hita bierze te? Na hita bierze, ja, ale kozacko. Dawaj. Okej. Okay. Na hita bierze te potwory, jest lepszy od... nie zamraża minus jeden, ale na hita je bierze. Czyli mam nadzieję, że będzie... fajnie... to, ale mocna rzecz! Jaki kozacki. Dobra, czyli już się cieszę, że udało się go zdobyć. No dwa strzały te nowe potwory. A tego? No uciekł mi. Okej, okay, tylko co ja tutaj wybrałem? Topór jakiś! Co się dzieje? Nowe rzeczy same. Okej, okay, niech będzie. Fajnie. Tylko patrzcie, ile tego jest, idę HP gdzieś szukać. Na razie ten robot zostawiam w spokoju. Oj, nie, tu nie ma HP. A to jakiś garnek złota, ale to lipa. Nie mogłem się ruszać przez chwilę. Dobra, pół HP, pół serduszka. No, jak przegram teraz, to będzie naprawdę słabo. Jolacie! Super początek odcinka. Za bardzo się tego... tym mieczem. Zajarałem, o tak powiem. No ale dobra. Niech będzie w takim razie. Szkoda mi tego właśnie było, ale no cóż. To będzie spoko, bo będzie może ich zamrażać. To niepotrzebny nam lodowy miecz. My stracimy lodowy miecz, ludzie. Lipa. Ale okej, może uda się zdobyć po raz kolejny. Te lochy inaczej wyglądają? Nie, tak samo. A może inaczej? Może uda się teraz zdobyć jakąś inną broń, a na pewno tak będzie, tylko trzeba... tak, zamraża, czyli bardzo fajne, że, fajnie, że to wziąłem. No tam, to jest klucz. Nie wiem, ten miecz gdzieś był tu po prawej stronie wcześniej, ale tutaj jak widzicie inaczej troszeczkę wyglądają te jaskinie, tam jest życie na górze. Dobra. Dawaj, jest, udało się. Więc teraz jeszcze sobie pokonam szkieleta. Elegancko, teraz tego. Szybko skrzynka! Jest, a w niej, o lód, elegancko, mogę go wziąć i już będzie dużo łatwiej. Okej, zmarnowałem tamtą okazję, bo szkoda mi tego miecza strasznie szkoda mi tego miecza, bo wydaje mi się, że on był naprawdę fajny, no ale cóż poradzić. Zdobędę może jeszcze raz go, jak się uda, jak będzie znaczy, a jak nie, to znajdziemy coś innego zapewne. Zobaczy się to później, jak na razie tą wróżkę ubić, to nie takie proste. A no właśnie. Jak się... o, jest miecz lodowy na dole. Zawsze lepszy niż ten lód nasz, co mamy w tym momencie. Więc brawo dla mnie. Prosto na to wszedł. No ale okej, niech będzie. Skrzyneczka, może tu coś ciekawego? Topór, o, wielki topór. Ciekawe, czy to jest mocne. Możliwe, że tak. To sobie to zostawimy. I ciach. Na strzała! Tylko, że wolno atakuje, chodzi o to. Chyba to jest ten minus tej broni, tak. Na strzała! Jaka moc wielka! Nie, weź te życie. Zostawiam ten przedmiot, tylko trzeba uważać. Kurczę. Te ptaki są złe, bo one są szybkie. No nie, no co ja robię? Znowu zaraz zginę. Nas... no ja cię, serduszko mam tylko. No, trafiłem w końcu, elegancko. Dobra. Czyli co, mam ten miecz wielki, a tu tych potworów jest dużo strasznie. Okej. Dobra.
tutaj życia szukam, ale nie widać. W takim razie co, idziemy chyba tam na dół, tak mi się wydaje. Nie wiem, ten miejsce jest mocny, tylko jak mówiłem, wolno atakuje, to trochę będzie chyba... Nie, nie, no to będzie na pewno dobrze. Zobaczymy jak będzie, teraz jak gram z tym mieczem. Na co będzie, to będzie. Dokładnie. No nie, no właśnie, to jest... Ten... Najgorsza rzecz z tego mieczyka właśnie, ten wolny atak przed chwilą. No ale dobrze, nic nie stało, bo prawa strona jest czysta, czy coś tutaj się znajduje przypadkiem. Jakiś guzik, jakiś przycisk jest, więc sobie go zobaczmy. Kolce! Jest, nie trafiłem. Te kolce są dobre i są złe. Dokładnie tak. Udam się już tutaj na dół, wezmę tą gruszkę w sumie. Czemu nie? I co w tej skrzynce? O, chmura jakaś będzie nam pomagać. No to w sumie fajnie. A więc okej, okay, teraz mamy broń, wszystko pięknie. Nie, więc możemy iść... Czemu nie wziąłem tam kurczaka tego? Jak mam czyste duszka? Okej, okay. Wszystko pięknie, więc teraz możemy iść na 50 poziom i szukać bossa i go pokonać. Znaczy szukać bossa, trzeba szukać przejścia na te poziomy dalsze. O właśnie, tak, ale to chwilę nam czasu zajmie z tego co ja widzę. Bo jak na razie siedzę tutaj dosyć długo, chociaż może to jest spowodowane tym, że... No przegrałem. O, wydaje mi się, że te potworki są tymi potworkami do questa. Nie jestem pewny, ale tak sądzę. W takim razie, dobrze. Misje, misje, misje. To te... Nie wiem, co. Okej, nieważne, zresztą jak się uda, to się uda. O, mam tutaj ten miecz, ale nie, no, sobie zostawię ten topór może jednak. Bo jakoś mi się on podoba bardzo, bardzo. Nawet te... Nie, tego na dwa. Ale okej, nie jest źle. O, jest przejście tu gdzieś. Więc je... O, jakiś nowy przedmiot. Żeton. Ognista tarcza, elegancko. Więc ja już idę w sumie szukać przejścia, ale jest tutaj, więc jeszcze skrzyneczka, pewnie fejkowa, a jednak nie, ale słaba, więc znajdź przełącznik, no pięknie. Takie teraz mam utrudnienia tutaj, jak widzicie sami, więc no cóż, dobrze, o, pięk, dawaj, dawaj go, dawaj, jest, udało się. Okej, więc trzeba szukać tego guziczka, może to jest ten, mam taką nadzieję, więc szybko bierzemy, naciskamy i jest życie, elegancko. Coś mi się wydaje, że to nie jest ten przełącznik. O ludzie, to nie będzie takie proste jak myślałem. Znaczy, nie myślałem. Znaczy, no nieważne, dobra. To chyba nie było tamto coś. Jak mi się wydaje, że jakiś taki bardziej wyszczególniony. Trzeba szukać może tam na dole coś jest. Znaczy, coś jest na pewno, tylko pytanie brzmi, czy to to. Więc my się tam udamy oczywiście, bo jak żeby inaczej... Cios! No ja cię nie zdążyłem. Na strzała ten topór niszczy wszystko. To spowodowane jest tym, że ma to wolny atak. Więc w sumie zwiększyć szybkość ataku i jest pięknie, powiem wam, naprawdę jest elegancko. Bo mamy zwiększenie ataku, taki żeton jest. Jak wiecie może, o jeszcze te trzy się pojawiły, te też na hita jadę! O ludzie. No to pięknie, no to naprawdę pięknie. Dobra, to też na hita, tak? To też na hita. Dobra, dawaj tutaj. I elegancko, to mi się podoba. Więc mamy jabłko i nie wiem, trzeba iść chyba tam na lewo i szukać tego przełącznika. Niestety, albo stety, o kurczę. Czyli to nie będzie takie proste, już 8 minut to odcinek, a dalej jestem na 46 poziomie. No ale cóż, tak jest, więc jest, może teraz troszeczkę przyspieszymy tempo. O, tam jakiś guzik może, a to ten jest, tak, tak, to jest ten, ja nie wiem czy to jest. Życie wypadło. Okej. Tutaj nie ma przejścia. A może, może już mi się otworzyła, jak nie, to idziemy do tego guzika na środku. Okej, tu jeszcze jest jakiś guziczek. Okej. Znaczy tam jest guziczek. Dobra. Pięknie. Dawaj, 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 jeszcze tego ptaka ubić, albo... A nie, jak nie przybiega, to nie muszę go bić. Okej, dawaj, dawaj, no, patrzcie jakie uniki robił. Jest, jest, jest. Wow, nie takie proste to wcale. Okej, musimy tutaj wejść. Mam klucz 11, czyli spoko. I tu mamy ten guzik, jeżeli dobrze mi się wydaje. A dobrze mi się wydaje. Czyli jest bardzo fajnie. W sumie mogę bić jeszcze z tego toporka, ale no, jest dobrze jak na razie. I ten guzik jeszcze na środku gdzieś jest schowany jeden. Jeszcze na dole mam oczywiście coś, może. Więc tu też zaraz sami zobaczymy, co jest ciekawego. O, proszę bardzo, mam 26 monet dopiero. Myślałem, że troszeczkę więcej już, ale w sumie jak... Nie zbierałem, to nie ma się dziwić. Tutaj mamy ten przełącznik, który mówiłem wcześniej, więc go teraz wciśniemy. O, proszę! Małe skrzydła, to pewnie daje nam latanie, jeżeli na przykład gramy sobie Finem, czyli żeton kozacki moim zdaniem, dla innych postaci.
A więc okej, naciskamy ten guzik. Pojawiło się życie. No cóż. Oś, tam mamy guzik, no może to ten prawidłowy. A może i nie? Dobra, uciekamy. To tego nie biorę, bo to nie jest aż takie dobre. A mam tego aż 6 sztuk. I okej, jest guzik i to chyba był dopiero ten prawdziwy, bo była ta taka muzyczka. Więc w sumie okej, udało nam się znaleźć pierwsze przejście dalej. A więc proszę bardzo, jak fajnie. Więc tak. Lecimy tam. To było to miejsce. O proszę, bardzo otworzone, więc udało nam się przejść 46 poziom w końcu. I 47 już przed nami. A co my tutaj mamy? To w ogóle jest ten śmieszny potworek. Tego biję oczywiście na jeden strzał, ale sprycia, że jakiegoś gluta już rzuca. O, nie myślałem, żeby mnie zaatakował, ale jednak nie. No okej, niech będzie i tutaj poleci potwory, wiedziałem. Raz! I dwa, o jaka faza, na dwa strzały takie mocne potwory niszczy. O, ręka ta Midasa, nie, to nie jest ręka Midasa, ta ręka taka, która dużo bije, ale nie jest taka mocna. Nice, trafiłem w niego, pięknie. Te ptaki są najgorszymi potworami w grze dla mnie. Bo tak, bo wszystkie to sobie przyjdą, podbiegną, coś takiego, po stałym miejscu, a te atakują. Okej, tutaj widzę, że tutaj po prostu muszę wszystkie te lochy patrzeć i wszystkie guziki naciskać. Niestety tym razem, gdyż jak sami tam widzieliście, były tak, są to teraz takie przejścia, więc trzeba bardziej się rozglądać. O, widzieliście, ten arbuz zrobił? Zamortyzował mój upadek. Dokładnie tak. Znaczy nie mój upadek, po prostu trafił we mnie potwór jakiś. I ten arbuz zrobił tak, że nie straciłem życia, tylko on zniknął. O to chodzi. Z tym dokładnie chyba. A więc tak, tu jeszcze mamy jeden guzik, jeszcze dwie skrzyneczki, o proszę, bardzo. Zrobiłem dużo tego wszystkiego, jest jeszcze sobie zniszczymy tego potwora. A ciekawe, jeszcze mam jelenia, tylko musisz do mnie podbiec. Ziomeczku, okej. Okay. Na jeden? Nie, na dwa. Na dwa? Jaka faza. Ten topór jest genialny. Najlepsza broń w grze, tylko jest wolna. Jeżeli, jak mówiłem wcześniej, wezmę ten żeton na przyspieszenie ataku, to będę niepokonany wtedy. W sumie i tak już jestem. Prawie. Okej, okay, o, worek złota. Co to robiło? Worek masła raczej. Pewnie to spowalnia potwory i dużo bije, coś takiego. Tak myślę. Więc okej, okay, nie może być. Znaczy ja tak myślę, może być całkiem inaczej. Jest! Nie trafiło we mnie. Zawsze to serduszko zaoszczędziłem. Więc okej, tutaj nic nie ma w tym pierwszym pokoju. Tylko jeszcze tu jakaś skrzyneczka leży. Nie! No nie wierzę! No trafiła mnie ta ryba. Chicken. Zbiera mi... Ukradł mi kurczak, ale typu... Zaurał mi serce demona. Jaka faza. Dobra, niech te ptaki mi zostawią w spokoju, ja sobie lecę do kolejnego pokoju. Okej, jestem. I cóż my tu mamy? Na górze jest klucz, a tu jest topór dodatkowo. Znaczy na dole tam był. Więc w sumie fajnie. Okej, tutaj... O, tu jest przełącznik. Aha, no to dobrze, naciśnijmy go. I tutaj potwory? Okej, potwory. Dobra. Nie ten klawisz! No ale jak już to trudno. Okej. Tam po prawej stronie tylko jakaś tam jedna skrzynka była, tutaj to jest życie, tak to jest życie. Fajnie. No dobra, to niszczymy tą wróżkę. Okej, ptaki też padły. Pięknie. I lecimy sobie gdzieś tam dalej. To jeszcze skrzynka leży, widzę, spokojnie, wszystko widzę. Okej. To wybucha! O, właśnie tak. Dobra. I cóż, najpierw zwiedzę może górę sobie, bo tu widzę, że jest przejście w dół i tak. Więc zobaczmy, co mamy tutaj schowane. Go. Właśnie, a tutaj chyba nie za bardzo. Nie ma, chociaż jakaś tam skrzynka sobie leży. Zawsze coś, sprawdźmy. Może bomba. No właśnie tak, od tych bomb nie... Jeszcze wpadłem do dziury dodatkowo, znaczy bomba wypchała mnie do dziury. Pięknie. Ej, ale tutaj mam życie. Czemu ja wyrwałem? Przecież nie dotknąłem chyba wcale. A to jakoś samo mnie dotyka. Powiedzmy, że tak właśnie jest. No dobra, mówi się trudno, mam 2,5 serduszka, czyli trzeba, no czyli trzeba. Mam 2 serduszka, czyli trzeba to wszystko szybko
Nadal obyć jest precel, weźmy go, bo tutaj lata ten potworek, to może mnie uderzyć. I jest chyba przejście niżej, tak? Dokładnie tak, więc sobie szybko jakieś życie czy cokolwiek znaleźć, może tutaj w tym czymś będzie schowane. Znaczy nie schowane, tylko... nie ma. No jeszcze do wody. Uciekam stąd i idę szukać życia. Nie, to kurczę. Jak nie znajdę tutaj gdzieś jakiegoś życia, to zmieniam. Idę, co ja idę zrobić? Pół serduszka. Idę na kolejny poziom. O tak, właśnie tak. Życie, dajcie życie. Lecę tam, uciekam, na lewo. Tylko przeżyć to muszę. O kurczę, pół serduszka mam. Niedużo, jak sami widzicie. Udało się. O ludzie, ale chyba będę miał serduszko teraz, tak mi się wydaje. Całe. Albo nawet dwa. Tak, jest serduszko. Tutaj niech... Jest życie, weźmy je najpierw. O. Ja tu może nie będę ryzykował, bo spadną potwory albo coś, albo zaryzykuję. Aha. Jak widzicie, nie było warto. No ale cóż, trzeba tak... Trzeba próbować. Serio? Czy muszę tak uważać? Dobra. No dajcie mi życie. Potrzebuję życie. Nic więcej, tylko życie. No trafił jeszcze we mnie skubaniec. Ale mnie chyba nic mi za DHP mi chyba zabrał. Tak mi się wydaje. Idę tędy, bo tam były te ptaki, a ja muszę mieć życie. Czemu idę tędy? To w sumie co za różnica było. Nie wiem nawet, ale okej, jak poszedłem, to poszedłem. Dobra, jest życie. No znowu mnie złapał skubaniec. On mi chyba nic nie bije, tak mi się wydaje. Tylko jakiegoś debuffa mi rzuca. Tak ja sądzę. Ale pewnie nie jestem. Chwytki wypadły. Tak, wtyczki do tego poproszę. Dobra, niech tu nie będzie... O, elegancko. To będzie niech strzelało przy okazji. Dobra, uciekamy sobie stąd. Bierzemy tutaj ten przełącznik szybko. Elegancko, pięknie po prostu. Ajaj, bomba. Zawsze musi... O, widzicie, jak fajnie zamroziła ta kukła tego potwora. Tutaj... Nie, tam nie idę na dół. Strzał elegancki. Jakiś nowy żeton, trzeba go podnieść przecież. Dostają. Dostały ptaki. Pięknie. Okej, frytki. Dobra. Te ptaki zaraz się same pozabijają, wpadając na te elektryczne. Właśnie tak. O, mam go. Yes. I full HP. Pięknie. Ale gdzie mam iść? To ja tu poszedłem po takie coś. Serio? Nie chciałem tak zrobić. Aha. No ale dobra, poszedłem, zawsze coś, to wiem, że tam jest życie, więc okej, nie jest w sumie tak źle. Ale trochę też jest. No nic nie stało, okej, a teraz tędy mam iść. Okej, wszystko. Wszystko, ja chcę szybko tego dobić. Elegancko. Dobra, to znowu jest to miejsce. Ale no cóż, jeszcze muszę raz brawo zdać. Chyba tak. Sam nie wiem nawet, jak to działa. I klucz zmarnowałem. To tam się idzie, no kurczę, pięknie po prostu. Ajajaj, no ale już nie jest, jest 48 poziom. Więc bardzo dobrze, a więc ja w takim razie teraz udam się tutaj. I przejdziemy sobie spokojnie tędy górą. I proszę bardzo, już powoli idziemy na kolejnego pokoju. O, dokładnie tak, o jakiś nowy potwór. A nie, to jeden, aha, no spoko. Tak wygląda śmiesznie. Okej, tu jest ten guzik, co nam pokazuje na mapie. Ja żyję? Żyję. Co, nie wiem, co się teraz stało. Ale chyba taka wyskoczyła z wody, ale nic chyba mnie nie zaatakowała. Okej, bomby. No pięknie, jeszcze wpadłem na nie. Ale tu mamy a to nie jest mikstura. To są łzy cyklopa. A no właśnie, łzy cyklopa, nie mylcie ich. Kolce. A jednak nie. Myślałem, że będą kolce. Jednak się pomyliłem. Okej, weźmy ten stop czas. Teraz tu jest przejście. Przycisk mi jest potrzebny. Ptaka! Jest, jeszcze szybko to! Raz, dwa, jest! Dobra. Jeszcze szybko to zniszczyć, bo zaraz się rozmnoży. O właśnie, elegancko. I musimy szukać tych przełączników wszystkich. No
No patrzcie, jakie skubańce. Gin, o pięknie, a zamrożony. O, elegancko, w końcu się udało. Tam jest życie, okej, dobrze wiedzieć. Tak mam 3, ale jest dobrze. Tu jest taki przełącznik, może to ten. Ale co się wydaje, że nie. Ale zobaczymy, oczywiście zobaczymy. Tu jest ten miecz przeklęty. Tak, to nie jest ten przełącznik. Śmieszne dźwięki wydaje ta maskotka moja, powiedzmy. Tak, okej, nie biorę tego, tylko wezmę sobie to. Tak, dokładnie. Tu było życie, tu było życie. Więc ja oczywiście wziąłem. I cóż, widzę, że tutaj nic nie ma. Więc lecimy szukać dalej tych przełączników. Mam nadzieję, że w końcu się znajdzie i dojdzie się na 49 poziom. Oby tak było. Ale pewnie będzie. W takim razie tutaj. Tutaj. I tutaj. Dobra, o, jest życie. Dobrze, zapamiętam sobie to miejsce. Chyba coś się wydaje, że ten... że przełącznik będzie właśnie na trzecim poziomie i teraz właśnie na to wszystko wskazuje. Może to ten? Pewnie nie, ale może. To nie ten. Są 3 potwory. Jeszcze jeden. Elegancko. Okej. Dobrze, no i cóż. Szukamy w takim razie dalej. Tutaj szybko zniszczę sobie tą zabaweczkę. Patrz, jak te ptaki są wredne. No to naprawdę najgorsze. Ze wszystkiego. Co może być od nawet... Już wolę to, jakby mnie trafił, ale nie te ptaki. Tam było życie. No co ja wyprawiam? Półtora serduszka? Serio? Serio. Taka prawda. Lecę szybko zobaczyć, czy nie ma tam guzików, a są jakieś guziki. To niszczę te pod... O, są frytki, elegancko. Zgin ty ptaku w końcu, weź te frytki, elegancko. Lecimy, 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 lecimy. I on będzie atakował za chwilę. No jeszcze bym je trafił, serio? Serio, jeszcze bym... jeszcze mnie je. Mam ptaka? Nie mam ptaka, weź ty zgin w końcu. O, oberwał. Jest, i życie poleciało, jak... W końcu coś dobrego trafiłem, w końcu coś dobrego, tam fajnie chodzę też po prawej stronie. Okej, więc mam już full HP, więc nie ma problemu. A więc my lecimy sobie dalej. Czyli tędy na przykład, a to nie złą drogę wybrałem. Niestety. Albo ostatni. Okej, nie trafił jeszcze, nie mam tutaj życia. Więc okej. Kluczyk jeszcze dodatkowo. Tu się pojawia szkielety, tak? Tak, tu szkielety. Okej, jakieś skrzynie, pewnie jedna będzie wybuchowa. O nie, ta, może ta? A jednak nie, proszę. Gumkę dostałem. Przyda się. Okej, no i gdzie są te przełączniki? Jeszcze tam w prawo mamy te rzeczy. Więc mam nadzieję, że zaraz ci będą... Giniesz rybo. A dobra, niech będzie zamrażona. O, myślałem, że we mnie trafią tutaj znowu. Ale tak łatwo to się ja nie dam. Okej, okay, teraz sobie tutaj zobaczmy, co mamy coś tutaj. Mamy, a tutaj? Też mamy. Wow. A więc jak tam zajść jeszcze takie pytanie? Chyba nie ten. Mi się wydaje, że tam jakoś jest inna... O, tam jest przełącznik. Coś mi się wydaje, że tam jest jakoś inna dróżka. Jeszcze nie wiem, którędy. Chyba pójdę tędy i tam na dół jakoś zejdę. Może co zadziała. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, to trudno. I lecimy. Dawaj. Nie wiem, czemu chciałem otwierać skrzynkę najpierw, ale już jest wszystko. Dobrze, no i popatrzcie, lisaki dostaliśmy. To już spodę tych nowych rzeczy nazbieraliśmy. A więc, okej. Mamy przejście dalej aktywowane, więc możemy już sobie spokojnie tam zajść, a nawet nie będę szedł spokojnie, tylko biegnę jak szalony. I proszę państwa, już na horyzoncie, jeszcze nie, ale już zaraz będzie widać. Jeszcze sobie wezmę to, bo to jest 5 monet, dokładnie tak. Więc gdzieś tutaj wyżej, tutaj może, trochę niżej chyba. I jest po lewej stronie przejście na poziom 49. I okej, ludzie, w tym odcinku, w tym momencie sobie zakończymy ten odcinek, patrzcie, do tego wszystkiego zebrałem. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i z wami żegnam, trzymajcie się i cześć. Jeszcze tylko wejdziemy sobie na poziom 49 i koniec. A więc, okej, dawaj atak.
Dobra. Okej, trzymajcie się i cześć!